to już 44 lata. Tyle właśnie funkcjonuje w Kraśniku miejska komunikacja. Z okazji swoich urodzin MPK przygotowało dla mieszkańców wiele atrakcji. Były zabytkowe samochody, zwiedzanie zajezdni, konkursy dla dzieci i pokazy ratownictwa. Ale wszystko po kolei. Świętowanie rozpoczęło się już w piątek. Wtedy to na ulicę Kraśnika wyjechał nowoczesny, 18-metrowy przegubowy autobus marki Solaris Urbino, wypożyczony z MPK Lublin. Kursował on od rana na linii numer 2. Autobus przegubowy marki Solaris, 18-metrowy, doskonale sprawuje się na kraśnickich ulicach. Nie ma najmniejszego problemu z wjazdem w ciasne uliczki. Bardzo płynnie wjeżdża się w zatoki przystankowe. Ogólnie żaden problem jazdy autobusem przegubowym po mieście Kraśnik. Również w piątek mieszkańcy mogli zwiedzać zajezdnie MPK. Natomiast w sobotę na ulicach naszego miasta spotkać można było m.in. takie oto cudeńko. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Jelcz 272 MEX, wersja miejska, udostępniony dzięki uprzejmości MPK w Lublinie. Jest to autobus miejski, wersja miejska autobusu popularnie zwanego Ogórkiem, w PRL-u bardzo popularnego. W Kraśniku głównie te autobusy jeździły w PKS-ie i była to wersja 043, czyli wersja taka do komunikacji międzymiastowej z drzwiami na klamkę. Ale wizualnie ten autobus nie różnił się niczym. Jeździły te autobusy również z przyczepami, również obsługiwały komunikację miejską. Natomiast drugi autobus udostępniony dzięki dwóm pasjonatom z Lublina, panu Misztalowi i panu Drozdowi, został nam udostępniony Jelczem 11. Jest to konstrukcja polska, jest oparta na podwoziu węgierskiej firmy Icarus oraz na silniku na licencji MANA, produkowanym przez firmę Raba. Takich autobusów MPK w Kraśniku jeździło 13 sztuk w latach 1986-2008. Autobusy te kursowały przez cały dzień na liniach MPK. Chętnych na sentymentalną podróż nie brakowało. Przejazdy oczywiście były bezpłatne. Można było za to otrzymać okolicznościowy bilet, poczęstować się cukierkiem, ale też wesprzeć charytatywną akcję związaną ze wsparciem rehabilitacji pana Marka Machaja. W sobotę także można było zwiedzić zajezdnie oraz w spokoju i z daleka od miejskiego ruchu przyjrzeć się zabytkowym autobusom i nie tylko. Z okazji urodzin MPK na zajezdnie przyjechały takie samochody jak Stara Warszawa, Duży Fiat, Polonez czy popularny niegdyś Maluszek. Tu także odbył się pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków z Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Najmłodsi mogli wziąć udział w różnych konkursach dotyczących MPK Kraśnik. Na zakończenie imprezy dwa zabytkowe autobusy wypełnione pasażerami w towarzystwie starych aut z zajezdni wyruszyły do miejscowości Łany. Jeszcze tylko przystanek nad zalewem i w drogę. Grill nad malowniczymi źródełkami w Łanach zamknął ten etap historii. Powróćmy na moment właśnie do historii. Zakład Komunikacji Miejskiej powstał w 1976 roku, czyli 22 lipca dokładnie minęło 44 lata. Jak co roku ostatnimi laty obchodzimy hucznie, dlatego że jest to dla nas priorytetem, żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp i mieli dogodność i żeby zapoznawali się z naszą komunikacją, żeby ich nauczyć od samych najmłodszych lat tego, żeby korzystali z tej komunikacji. Powstaje jednak pytanie, jak w dobie samochodów osobowych broni się miejska komunikacja? Okazuje się, że ma się ona całkiem dobrze i wbrew pozorom jest ona potrzebna jak nigdy dotąd. Przede wszystkim w taki autobus, nie mówię tutaj o tych autobusach, bo te autobusy w tej chwili już nie funkcjonują, nie jeżdżą, one są tylko na pokaz, ale autobusy, posiadamy autobusy, które mają możliwość zabrania na pokład 100 pasażerów, czyli szybko licząc w samochodzie osobowym mieści się 5 sztuk osób, tak? 5 pasażerów, a w takim autobusie mamy 100 osób, czyli przede wszystkim ochrona środowiska, mniejszy ruch na ulicach, mniejsze korki na ulicach. 44 lata to ładny wynik.
ale współczesne MPK to przede wszystkim nowoczesna firma, która dba o wygodę pasażerów oraz o środowisko. 44 lata, ale nasz miejski przewoźnik tak naprawdę coraz młodszy. Krok po kroku podnosi jakość świadczonych usług zarówno dla mieszkańców Kraśnika, jak i dla osób, które nas odwiedzają. Stale podnosi jakość swoich usług. Wymienia tabor, może nie na coraz nowszy, ale na pewno na coraz bardziej wygodny dla mieszkańców i przyjazny dla środowiska. Klimatyzowane autobusy niskopodłogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. To wszystko sprawia, że ten komfort podróżowania jest coraz lepszy. No i wszystko to, co dzieje się chociażby tutaj, na zajezdni. 2019 rok, zainwestowane ponad 1 000 000 zł, docieplona elewacja, panele fotowoltaiczne, wymienione węzły cieplne, no to wszystko sprawia, że komfort ludzi, którzy tutaj pracują, jest również większy. Oczywiście przed nami, przed miejskim przewoźnikiem, duże wyzwania. Przypomnę, że ten rok to jest pierwszy rok, kiedy wprowadziliśmy bezpłatną komunikację miejską dla młodzieży oraz dla seniorów powyżej 60 roku życia. MPK zdało ten egzamin, potwierdziło, że wprowadzenie tej decyzji było słuszne. Z dużym optymizmem patrzę w przyszłość, tym bardziej, że zarząd spółki podejmuje działania, które mają tą firmę unowocześnić, tak aby była coraz bardziej przyjazna środowisku i coraz spełniała i coraz bardziej była przyjazna dla mieszkańców naszego miasta. Miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacyjnemu życzymy tego, żeby w tak dobrej kondycji doczekała swoich 50., a potem 100. urodzin.